Państwa zapraszamy do Nowego Sącza, gdzie już 12 maja, a więc za 6 dni, rozpocznie się niezwykły festiwal, którego duchową, artystyczną patronką jest Ada Sari. To była Ada Sari we własnej osobie, aria Rozyny z Cyrulika Sewilskiego Rossiniego, a my teraz przejdziemy do rozmowy o niezwykłym festiwalu, który zresztą ma już imponującą tradycję i historię. O tym wszystkim porozmawiamy z Francesco Bottigliero, dyrygentem. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. I Wandą Franek, dzień dobry. Dzień dobry. Przenosimy się do Nowego Sącza, ale 80 uczestników, 17 krajów. Dlaczego jest to festiwal, który ściąga tak olbrzymią liczbę uczestników i to z całego świata? Składa się na to kilka rzeczy. Po pierwsze, to niezwykły konkurs, którego patronem jest niezwykła osobowość sceniczna Ada Sari, polska śpiewaczka, która robiła olbrzymią karierę na scenach światowych. Po drugie, konkurs, który istnieje od lat 80. i z roku na rok, a właściwie co dwa lata, bo tak odbywają się jego edycje, ściąga coraz większe rzesze młodych śpiewaków i oferuje coraz więcej, bo okazało się, że wśród laureatów tego konkursu z poprzednich edycji jest tak wielu wybitnych śpiewaków, którzy robią olbrzymie kariery. I to stało się poniekąd pewną reklamą. Plus oczywiście znakomite jury, które również daje olbrzymią szansę pokazania się uczestnikom. I myślę, że też taki tak zwany marketing szeptany u nas w środowisku, wśród śpiewaków, wszyscy dobrze wiedzą, że to jest bardzo prestiżowy i bardzo istotny konkurs oraz festiwal. Jest jakiś repertuar, który dominuje na tym festiwalu, czy też konkursie? Dominuje repertuar operowy oczywiście, z racji tego, że Ada Sari była głównie gwiazdą scen operowych. Ale oczywiście oratoria, pieśni, jest także specjalna nagroda za wykonanie pieśni, cyklu pieśni czy pieśni jednego kompozytora. Także repertuar bardzo zróżnicowany i każdy będzie mógł pokazać się od swojej najlepszej strony. To zacznijmy od samego początku, czyli od 12 maja, wielkiego otwarcia, koncertu. Cóż to będzie za widowisko? No właśnie, będzie Cavalleria Rusticana Masseniego. To jest fantastyczna opera, bardzo intensywna. Akcja jest kondensowana na godzinę, 10 minut. I od samego dnia premiera, który był w 1890 roku, do właśnie cała historia muzyki, zawsze była grana z wielki sukces. Od pierwszego dnia do właśnie przedstawienia, które staramy się, też będzie wielki sukces w Ada Sari 12 maja 2017 roku. I w międzynarodowej, wybitnej obsadzie. I obsada będzie fantastyczna. Mamy oczywiście Małgorzata Mawelewarewska, która będzie jako Santuzza. I mamy Arnold Rutkowski jako Turiddu. Mariusz Godlewski jako Alfio. Wanda Franek tu obok mnie, jako Lola, i pani Dobromila
Lebecka jako Mama Lucia. Rozumiem, że skoro to opera i te lata, no to musi być o miłości i rozumiem miłości nieszczęśliwej. Opowiedzmy trochę o tej fabule. Wie pani co, i szanowni państwo, że ogólnie o treści opery to jest bardzo prosta akcja. No, miłość, rogi, walka, krwi, śmierć. Najciekawszy jest, trzeba było powiedzieć coś bardziej ciekawe, że mniej ludzi wiedzą, co było dzisiaj na przykład Mascagniego przed to wygrania konkursu, które był konkurs przed wydawca Casa Sonzogno. Mascagni wygrał 1890 roku, ale przed tego Mascagni, jego życie było po prostu pływanie emocji, mieć frustracja i entuzjazm. On już mieszkał kiedyś w Cerignola, to jest takie miasteczko bardzo małe, no i trzeba było uciekać od Cerignola i tworzyć nowe życie. I spróbował, dzięki jego przyjacielu i kolega Puccini, spróbował zameldować do Ricordiego. Bardzo znana wydawca, Giulio Ricordi. Ale nie udał się. I znowu frustracja. Także to była jego bardzo ważna szansa, ten konkurs kompozytorski, i wygrał. Wybrał libretto dzięki, po prostu on był obecny na przedstawienia dzieło teatralne Cavaliere Rusticana od Verga i był zafascynowany. Zakochał się z tego tematu i poprosił jego kolega od pisania libretto. Pamiętamy w historii muzyce, to nie jest pierwszy raz, też Puccini później był w Londynie, oglądał Madama Butterfly, był zakochany, spis teatralna Butterfly i otrzymał libretto i mamy dzisiaj opera Madama Butterfly. 13 maja przesłuchania, gdzie można je posłuchać, usłyszeć, 20 maja koncert laureatów. Wszystkie etapy, począwszy od 13 maja do 20 maja, kiedy wieczorem usłyszymy tych wybrańców, są wyszczególnione na naszej stronie adasari.pl. Tam są podane godziny, miejsca. Można oczywiście przyjść i posłuchać. Myślę, że wśród uczestników na pewno znajdą się osoby, które w ciągu najbliższych kilku czy kilkunastu lat zawojują sceny operowe, więc na pewno warto się zainteresować. No i zapraszamy też na wydarzenia towarzyszące, czyli Cavalerie Rusticane, koncert muzyki barokowej i na sam koniec 29 maja spektakl z wybitną Krystyną Jandą Callas, która zagra tą legendarną śpiewaczkę. Czyli prawdziwa gratka dla melomanów. Zapraszamy bardzo serdecznie. To już niebawem Nowy Sącz i piękne widoki, w związku z tym piękny region Polski. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo za tę wizytę.